Witam, gdzie przedstawię Wam 11 ciekawostek o Jugo. Zapraszam. Imię Jugo jest połączone z dwóch kanji. Jedno oznacza ciężki lub srogi, a drugie siebie, co jest najpewniej nawiązaniem do jego charakteru. Jego hobby są zabawy z ptakami i leśne kąpiele. Z jedzenia najbardziej lubi małe ryby i wołowinę, a nie lubi kurczaków. Praktycznie każdy ma jakiegoś pożądanego przeciwnika, w przypadku Jugo nie chce on walczyć z nikim, natomiast jeśli jest owładnięty swoją morderczą naturą, chce walczyć z każdym. Urodził się 1 października, jego grupa krwi to AB. Przypuszczenie miał 18-19 lat, 202 cm wzrostu i ważył 76 kg. Po dziś dzień nie wiemy nic o jego klanie, nie znamy jego nazwy, żadnych członków poza nim, ani nawet miejsca skąd pochodzą. Jedyne co wiemy to to, że każdy z nich mógł się transformować z pomocą energii naturalnej jak on. Opanował 3 podstawowe natury czakry, wiatru, ziemi i wody, a także dodatkowo uwolnienie yang. Jugo jako jedyny z taki nie wykonał żadnych oficjalnych misji. 1 października daje mu znak zodiaku waga, co może być nawiązaniem do jego imienia. Miał z Kimimaro sporo wspólnego, obydwaj byli ostatnimi członkami swoich klanów, także zarówno jeden i drugi był spokojny i nie chciał walczyć, no chyba że sytuacja go do tego zmusiła, obydwaj posiadali Kekkei Genkai, no a także byli najlepszymi przyjaciółmi. W 3 databuku jego zwykła forma została nazwana tchórzliwą, a ta po przemianie brutalną. I to już wszystko jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Jeśli interesuje Was więcej ciekawostek o innych, zapraszam w kolejny czwartek o godzinie 16. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!